co dla nas twórców jest najistotniejsze, to te spotkania, które się odbywają w klubie jazzowym Kosz, bo to są prezentacje słuchowisk, a potem mamy okazję spotkać się z innymi twórcami, którzy przychodzą posłuchać naszych prac i to jest oczywiście taki gest solidarności i wzajemnej sympatii. A potem są rozmowy, do których zachęca prowadząca te spotkania, te prezentacje Jasia Bachura, rozmowy z twórcami i ze słuchaczami. I my właśnie o tych ostatnich myślę, mówiąc o tym, że to coś takiego wyjątkowego i coś, na co wszyscy czekamy, bo my tak naprawdę twórcy radiowi nie mamy możliwości zobaczyć, dotknąć, usłyszeć tego naszego słuchacza. A tutaj jest taki moment, taka chwila, kiedy możemy mu zajrzeć w oczy i usłyszeć od niego, jak odebrał dany utwór, czy mu się podobał, czy go zachwycił, a może go wzruszył. I to jest, no to chyba jest najcenniejsze, te spotkania, ta wymiana. Ja zawsze wracam z takich rozmów, nie wiem, ubogacona, zainspirowana, no i też zmotywowana do dalszego działania. Także myślę, że to jest dla nas najważniejsze, to właśnie spotkanie ze słuchaczem, no i z drugim człowiekiem.